Dziś jest wtorek, 9 dzień października 2018 roku, godzina 20:52, więc pewnie dla Was jest 10 października albo nawet następny dzień. Ja nazywam się Karol Milcarz i zapraszam na kolejny odcinek Coast to Coast 175. Zbliża się nam 73. sezon NBA, a więc trzeba go zapowiedzieć. I w tym celu są ze mną, jak zawsze, Piotrek Zarychta. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Krzysiek Uzdowski. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. I Łukasz Woźny. Witamy serdecznie. Żeby było cześć. Inaczej. O, też tak można. Słuchajcie, dzisiaj... W ogóle będą dwa odcinki Coasta przed sezonem, zapowiadające ten sezon NBA, który nam się zaczyna za tydzień od meczu Filadelfii z Bostonem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o konferencji wschodniej i jutro o konferencji zachodniej. Taki plan, żeby było jutro, tak uprzedzam. Także chłopaki, Piotrek, od ciebie zaczynam zawsze, więc zacznę i tym razem. Więc wyjaśnij mi, powiedz mi o takiej jednej czy dwóch drużynach w tej konferencji, o której nie będziemy dzisiaj w ogóle rozmawiać, i powiedz, dlaczego nie będziemy o tym rozmawiać i porozmawiajmy o tym w tej chwili. Proszę. Trochę się zgubiłem, ale okej. Nie będziemy rozmawiać o New York Knicks z tego względu, że mimo że ich bardzo lubię i darzę sympatią, to nie ma tam kogo oglądać, jak nie ma Kristapsa Porzingisa. Tam jest pół dobrego zawodnika w tej chwili. Nie lubisz Kevina Knoxa tak bardzo, żeby go oglądać? To jest właśnie to pół. To jest to pół, tak? No dobra, łącznie jest jeden pełny dobry gracz, jest pół... No dobra, 1,25. Pół gracza jest Kevin Knox, a 0,75 jest Courtney Lee. No Frank... jeszcze tak 0,1 tego debiutanta, który robi w hałas preseason teraz. Alonso Trier chyba? On jest na dwustronnym kontrakcie, więc... Raczej nie będzie grał, niestety. No, ma jeszcze może jakieś szanse, żeby coś tam go podpisali, kogoś wywalą, ale jeżeli wymieniłeś Courtney'a Lee na drugim miejscu, to rzeczywiście coś jest. Na pierwszym, bo on ma 0,75. A to jest 0,75, a Knox, aha, okej. To New York Knicks. Jeszcze jest Enes. Rozmawiamy o koszykarzach. Enes będzie ciepał trójki z rogu, będzie bardzo fajnie. No ja myślałem o innej drużynie, na przykład w Atlancie Hawks dla mnie nie ma żadnego zawodnika, jest oczywiście młody rozgrywający. Vince Carter! To chciałem krzyknąć, ale Piotrek mnie uprzedził. No i jest jeszcze Jeremy Lin po kontuzji. Wydaje, że Atlanta Hawks w sumie jest całkiem... Jeśli szukasz powodów do oglądania Atlanty Hawks, to być może jest ich najwięcej od 20 lat. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nawet gdy była ta drużyna na te 60 zwycięstw, to dla mnie nie była tak gorąca do oglądania, jak jest teraz. Bo jest Trae Young, jest Vince Carter, jest Jeremy Lin i to już jest więcej medialnego szumu. Wiesz co, pamiętaj Krzysiek, że nagrywamy to 9 października, więc szansa, że za tydzień, jak się sezon zacznie, jest duża, że na przykład Jeremy Lin nagle... Co on może kontuzjować? No bo jest dużo części ciała. Włosy. Oby nie. Właśnie. Jaką on ma teraz fryzurę? Ja nie wiem, jak teraz Jeremy Lin wygląda nawet. Co, coś zmienił? Coś obciął? Łysy jest czy ma afro? Nie wiem. Boję się pytać, czy coś obciął. Łukasz, czy dla ciebie jest taka drużyna, o której nie chciałbyś rozmawiać w tym podcaście na wschodzie, tak żebyśmy zamknęli temat nierozmawiania o czymś, rozmawiając o czymś? Wydaje mi się, że Orlando Magic. Jakoś tak nie jestem specjalnie zainteresowany tym, co się tam wydarzy, chociaż ciekawi mnie wprawdzie, jak poradzi sobie Mbamba, aczkolwiek tam mimo wszystko, no taki te ruchy, które poczynili, jakoś mnie specjalnie nie przekonują, szczególnie mam tutaj na myśli zatrudnienie trenera Clifforda, który tak trochę może takiej stagnacji, takiej przeciętności wprowadzi do Orlando i wydaje mi się, że to tutaj sprawia, że niespecjalnie czekam na ich sezon. Ja myślę, że oni po tych poprzednich latach to nie chcieliby trochę przeciętności. To przecież no, ale to wiesz, tyle czasu przegrywali, żeby wiesz, skoczyć do samej przeciętności, to tak trochę. Czyli żadnego sprzeciwu co do tego wniosku, żeby Orlando nie mówić, nie ma chyba, tak? Chociaż jeszcze Jonathan Isaac, o ile się nie połamie, to będzie też fajny zawodnik do oglądania tam. Aaron Gordon też.
Wiecie, to tak, tak na szybko przejrzałem ostatnie sezony. Od odejścia Stana Van Gundy'ego, wiecie, pod jakim trenerem Magic mieli najlepszy bilans? Pod Scottem Skilesem. Yes. Masakra. To znaczy, że w tej drużynie naprawdę niewiele dobrego się działo. Ja cały czas sobie wypluwam, jak to, jak pierwszy raz dołączałem do chyba do kwarty Z i zarzekałem się, że coś mi wyskoczyło. Właśnie nie wiem co. Zdjęcie Jeremy'ego Lina? Ktoś tutaj podesłał? Czy mi się tylko wydaje? Że Orlando Magic byli w lepszej sytuacji niż Philadelphia i w ogóle lepiej na tym wyjdą. I tak mówiłem kilka lat temu. Teraz to tak najlepiej. No to wyszli. Chyba z Pawłem Piórkowskim. Chyba Paweł Piórkowski. Dobrze pamiętam imię? Chyba dobrze pamiętam imię. Piotrek. On się strasznie zarzekał. Strasznie się zarzekał, że i miał rację, że Philadelphia dobrze na tym wyjdzie. Orlando będzie ssało i ma taki średni talent. Ale w sumie to też wyszło z tego powodu, że po prostu no, nie umieli jakoś, nie wiem, docenić, wkomponować Oladipo, jakoś wydobyć coś z niego, a dwa lata później Oladipo nagle jest dobry, nagle się okazuje, że Tobias Harris też potrafi być dobry, a jakoś w Orlando nie potrafili być dobrymi graczami. Ale dobra, tyle o Orlando, tyle o Atlancie, tyle o New York Knicks. Łukasz, góra konferencji wschodniej to są... Ile drużyn? Jedna, dwie, trzy? To jest ten sam poziom, czy jednak kogoś byś postawił? Znaczy może dłużej? Minimalnie powiem tak, no jeżeli chodzi o ten górny czołówkę, to Boston, Toronto i Philadelphia 76ers. Wydaje mi się, że trochę można by było podzielić, że mimo wszystko dałbym Boston na pierwszym miejscu, Toronto nieco niżej, a potem Philadelphia. Chociaż powiedzmy, to jest cały czas, wydaje mi się, ta sama półka, jeżeli chodzi o poziom wśród tych trzech drużyn, a potem jest już w dalszej kolejności Milwaukee, Indiana. Tutaj jest już powiedzmy lekka różnica, jeżeli chodzi o poziom tych drużyn. Czy myślisz, że ktoś się tam może spoza tej trójki wmieszać, przynajmniej w regularze? Czy w regularze, nie wiem, Milwaukee albo Indiana, albo ktoś tam? Myślę, że może Milwaukee Bucks, ale to raczej nie w sezonie regularnym, tylko potem już w playoffach. Z Milwaukee tak trochę jest w ostatnich sezonach, że gdy wydawało się, że oni zrobią powiedzmy taki skok z drużyny na 45-46 zwycięstw do tych 50-55, no to tak trochę to nie nastąpiło. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie po zmianie trenera. Tutaj może to lepiej wyglądać, jeżeli chodzi o samą ofensywę, w tym sensie, że łatwiej się będzie grało Janisowi i zawodnikom wokół niego, plus ta obrona nie będzie tak agresywna jak pod Jasonem Kiddem, też powiedzmy może nie tak nieudolna, schematyczna, jeżeli chodzi o Joe Prontiego potem. Halo? Coś przerwało i tak mogło przerwać. No. Krzysiek, z tych drużyn trzech topowych, tak mi się wydaje, chyba że masz inne zdanie, na którą najbardziej czekasz, przynajmniej na League Passie w sezonie regularnym albo w playoffach po prostu, oglądając w tym roku konferencję wschodnią. Chyba na Toronto, z wiadomego dość powodu. Wydaje mi się, że Kawhi Leonard będzie zdrowy, przynajmniej kibicuję temu, żeby był zdrowy. Bo rzeczywiście może być tym w końcu, kogo brakowało Toronto do pokonania LeBrona. Szkoda oczywiście, że teraz LeBrona już nie ma na wschodzie, więc Kawhi się do niego akurat nie przyda, ale wydaje mi się, że Toronto może być taką drużyną, która zaskoczy fanów Boston Celtics i może znowu skończyć sezon na pierwszym miejscu na wschodzie. I w końcu coś osiągnąć w tych playoffach bez LeBrona z Kawhiem Leonardem. Też czekam na rozwój tych młodych ludzi, którzy oni tam mają, bo OG Anunoby chyba jest szansa, że będzie grał coraz więcej minut. Nie wiem, czy będzie tam wychodził w pierwszej piątce, ale były tam jakieś plotki jakiś czas temu, że Serge Ibaka będzie zaczynał sezon na ławce. Więc może jest Danny Green, więc ta defensywa cały czas powinna być dobra. I ich nowy trener, który był wcześniej asystentem Dwayna Casey'ego, powinien naprawić trochę tą ofensywę. No i ofensywa, która polegała na wielu rzutach z półdystansu Damara DeRozana, teraz już nie może istnieć, bo nie ma Damara DeRozana, więc mi się wydaje, że Toronto może być taką pozytywną historią tego sezonu. Zobaczymy, czy Kawhi zagra tam więcej niż rok oczywiście, ale... Tak, taką krótką tezę. Moim zdaniem, jeżeli Kawhi będzie
chociaż 85% tym, kim był dwa lata temu, to Boston Celtics mają się czego obawiać. Mają się czego obawiać, moim zdaniem, tak realnie, patrząc na playoffy. Ale Piotrek, nie wiem, czy na takie pytanie odpowiesz, bo właściwie każda z tych trzech drużyn, czy to Boston, czy to Toronto, czy Philadelphia, no, mogą mieć pewne problemy. Boston, nie wiem, za dużo ludzi. Toronto, nie wiadomo, jak będzie grał Kawhi. No i Philadelphia, Markel Fultz, wciśnięty do pierwszej piątki. I nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Gdzie tu widzisz największy problem w tych trzech drużynach? Taki problem, z którym będzie im się najciężej uporać, tak zestawiając te trzy teamy. Czy takiego wyróżnienia nie zrobiłbyś? Że ktoś ma gorzej pod tym względem? Jak zawsze mam wrażenie, że Toronto w pewnym momencie pęknął. Że głowa nie dojedzie za nogami, za rękami i oni po prostu psychicznie nie wytrzymają. Może rzeczywiście dojście Kawhi'a Leonarda i danego Greena to trochę zmienia, bo obaj mają przecież mistrzowskie doświadczenie w San Antonio. Jeden był nawet, jak to już tyle lat minęło, ale Kawhi Leonard był przecież MVP finału. Więc to jest doświadczenie, którego oni nie są, znikąd indziej nie mogą dostać. Tak więc jeżeli Leonard i Green będą takimi jakimiś liderami w szatni, będą w stanie wpłynąć pozytywnie na tą psychikę pozostałych kolegów z drużyny, to oni mogą przejść, ale to wydaje mi się jest ich największy mankament i tutaj bym szukał ich największego problemu. W Filadelfii mam wrażenie, że znów będzie, może być problem z kontuzjami, tfu. O Markela Fultza się jakoś tak nie boję. Świetnie wygląda z ławki JJ Redick, bardzo mi się podoba Landry Shamet, ten debiutant. Więc o Philly się nie martwię, tak samo o Boston się też nie martwię, jest Brad Stevens, więc a jak ktoś będzie pyskował, komuś nie będzie pasowało, to Danny Ainge każdego może wymienić. Jestem ciekawy z tych trzech drużyn, a propos Toronto Raptors, czy uda się wypchnąć któregoś z dwójki Valanciunas i Ibaka? Czy to jest, jak ja GM-em bym no, próbował to rozważyć, chociaż jest to bardzo trudne, te kontrakty nie są najpiękniejsze na świecie. A szczególnie patrząc jak gra Ibaka, już Valanciunas chyba mimo wszystko jest graczem bardziej potencjalnym na rynek, już nawet w tych czasach, ale to będzie problem. Ja patrzyłem na Fultza, Fultz tak, ten preseason w Philadelphia jest dziwny, bo dwa mecze grane w Chinach, więc to też tak ciężko policzyć. Oni chyba żadnego meczu już nie grają przed otwarciem z Celtics we wtorek za tydzień. I ten Fultz wyglądał, ten rzut jego wyglądał oczywiście inaczej, bo on tam, tak jak każdy, oddaje trylion rzutów dziennie w lato, to kogokolwiek by się nie spytało. I ten rzut wygląda nieźle. Nawet trafił, nie wiem, czy jedną trójkę, czy więcej. Jedną widziałem na pewno. Nie wiem, czy trafił więcej trójkę z rogu w meczu z Mavericks. Nie wiem, czy Fultz trafił więcej trójek, czy nie. Chyba trafił. Też z rogu jakieś. Z Orlando coś trafił. Ale na pewno to, co chyba Maciej Kwiatkowski pisał, rzeczywiście jest to pewne takie ryzyko, rozwalenie potencjalnie jednej z lepszych piątek w NBA z Redickiem na starcie meczów. Ale zobaczymy, no oni chyba muszą przetestować tego Fultza. Nawet potencjalnie myśląc o jego ewentualnie późniejszej wymianie, patrząc w przyszłość, tak? Więc to jest pewne ryzyko, gdzie na tym wschodzie można do tego w ten sposób podejść. No i Sixers trochę stracili punktów z ławki w tym lecie ostatnim. Dla mnie oni są też trochę, niby to wszystko wygląda fajnie na papierze, ale biorąc pod uwagę to, co mogli zrobić w wakacje, to są chyba jednymi trochę z przegranych tego season ostatniego, bo wiesz, no były nawet hasła o ściągnięciu Jimmy'ego Butlera, o ściągnięciu LeBrona Jamesa nawet przecież, o ściągnięciu jakiegoś zawodnika, który by popchnął tę drużynę do przodu, a skończyło się na Wilsonie Chandlerze, który już się skontuzjował i Mike'u Muscali, który ma być zastąpieniem Ersana Iliasowy. Znaczy, rozumiem kwestię, że no nie udało się ściągnąć żadnej gwiazdy, ale nie jestem w stanie zrozumieć, czemu to ma być gorzej niż w poprzednim sezonie, w ataku chociażby. Bo wydaje mi się, że na ławce są gorsi niż byli w ostatnim sezonie. I dlatego między innymi wydaje mi się, że Brett Brown trochę chce sprowadzić, zaczynać na przykład z JJ Redickiem na ławce, żeby tych punktów pod koniec pierwszej, na początku drugiej kwarty dostarczyć drużynie, no bo stracili, oprócz Iliasowy jeszcze Bellinelliego, a to byli naprawdę dwa ważni zawodnicy dla nich pod koniec sezonu. Jak tam zobaczycie sobie, ile oni punktów w Filadelfii ciupali, to... No tak 20 co mecz dostarczali o dwóch. Wiesz co, jestem Krzysiek oburzony tym, jak nie szanujesz Mike'a Muscali po prostu.
Nie szanujesz Mike'a Muscala i powiedziałeś, że ten sezon Atlanty Hawks będzie ekscytujący. Może dlatego, że Mike Muscala odszedł teraz, nie doceniasz Mike'a Muscala i on będzie ciepał tylko. On robi statement. Mike Muscala być rzucał 40% za 3 w tym sezonie. Ja Mike Muscala mecz. Już wygry z rotacji Amira Johnsona. Hello. Mike Muscala, ty byś, myślę, że ty byś wygry z Amira Johnsona z rotacji. Wiesz co, z moim apetytem i z dużym brzuchem, to wygryźć akurat to jest dobre określenie. Nie, znaczy ja nie chcę zabrzmieć jak ktoś, kto mówi, że Sixers będą rozczarowani w tym sezonie, bo miejsce w top 3 mają raczej pewne, ale jakby wydaje mi się, że ta drużyna mogła zrobić więcej. Tam wiadomo, były problemy, zamieszanie z Colangelo, którego zastąpił ostatecznie Brett Brown. I tak jakoś wydaje mi się, że te wakacje były takie sobie. Oczywiście nadal postęp Bena Simmonsa, postęp może wciąż Joela Embiida zobaczymy, pewnie też postęp jakiś Markela Fulca, za którym ja jednak nadal bardzo nie przepadam, ale dalej wydaje mi się, że tej drużynie czegoś brakuje i nie załatali dziury, którą trochę pokazały ostatnie playoffy i ta łatwa porażka z Celtics, którzy przecież grali bez dwójki najlepszych zawodników. Zobaczymy jak to będzie. Na pewno cichego w season nie mieli Pacers. Drużyna z tego drugiego takiego szczebelka konferencji wschodniej, o której ty, Piotrek, chyba dzisiaj nagrywałeś, tam wczoraj, teraz podcast wszedł chyba pół godziny temu, czy godziny temu, jak to nagrywamy, mówiłeś o nich przez kilkanaście minut, teraz będziesz miał kilkanaście sekund, nie no, trochę więcej, żeby powiedzieć trochę o Pacers, którzy no stworzyli bardzo dużo problemów dla Cavaliers w playoffach, byli chyba najbliżej pokonania Cavaliers w playoffach, mimo że to była pierwsza runda, może trochę innej rodzony niż na pewno na rundach, ale jednak mają Tarika Evansa, jeżeli będzie zdrowy, to jest zajebisty dodatek moim zdaniem, mają McDermotta, Kylo Quinn też tam doszedł. Czy twoim zdaniem to jest ekipa, która może obok Milwaukee, albo nie obok Milwaukee, może tam coś zamieszać w tej top 3, czy w regularze, czy w playoffach, czy jednak ta niejakość talentowa, nie wiem, i na jedynce, na samej jedynce i na trójce, czwórce będzie im w tym przeszkadzała za bardzo? Wiesz co, wydaje mi się, że oni mogą zamieszać. Nate McMillan jest przede wszystkim, wydaje mi się, pragmatycznym trenerem, więc on nie będzie próbował szukać nie wiadomo jakich ustawień, nie wiadomo jakich kombinacji, tylko będzie szukał tych optymalnych, które będą mu dawały przewagi z konkretnymi przeciwnikami, więc nie spodziewam się tutaj wymyślenia czegokolwiek. Więc on będzie chciał iść najprostszą drogą do zwycięstwa i to może być jego przewaga w ewentualnej pierwszej rundzie playoff. Natomiast kluczem, wydaje mi się, dla Indiany do tego, żeby przejść przez pierwszą rundę playoff, to jest zajęcie miejsca czwartego lub piątego i uniknięcie którejkolwiek z trzech tych najlepszych drużyn. Bo jeżeli trafią na Boston, Filadelfię albo Toronto, to niestety tutaj mam wrażenie, że są nie do przejścia te trzy drużyny w pierwszej rundzie playoff dla kogokolwiek. Nawet dla Milwaukee, jeżeli się rozwiną bardzo pod Mike'iem Budenholzerem. Więc takie jest moje zdanie na temat Pacers. Czy ty, Łukasz, widzisz w Wiktorze Oladipo kogoś, kto jeszcze może zaliczyć jeszcze lepszy sezon w tym roku, żeby tą drużynę wynieść jeszcze wyżej niż zrobił to zaskakujące w zeszłym roku? Czy byś się spodziewał tego upgrade'u gdzie indziej? Mam nadzieję, że tak, z tego względu, że wybrałem go w pierwszej rundzie fantazy. Nic mi o fantazy nie mów, wziąłem Dejounte Murraya w trzeciej rundzie. Więc mam nadzieję, że no tutaj liczę właśnie na postęp Oladipo, albo przynajmniej to utrzymanie tego poziomu. Też, tak jak powiedziałeś, Pacers udało się też to lato Tyreeka Evansa, który tutaj też jest zagrożeniem rzutowym. Już w zeszłym sezonie trafiał przecież 40%, jeżeli chodzi o rzuty po koźle za 3. Też jeżeli chodzi o samą Indianę, to jest przede wszystkim solidność też, jeżeli spojrzymy na to, z jakich przyczyn oni w ogóle postawili się Cleveland Cavaliers. To taka drużyna, która była tak niechlujna, jak się zetknęła z drużyną, która grała tak twardo, i powiedzmy cały czas pokazywała pewien poziom, no to nagle okazało się, że sprawił problemy, tylko że tutaj mimo wszystko zabrakło trochę tego talentu. I na koniec jednak, jeżeli chodzi o Indianę, to jest solidna drużyna, to inne ekipy też mogą być już przygotowane na to, zobaczymy jak zareagują, natomiast no mimo wszystko będzie trochę brakowało tego tej drużyny, nawet może czwórki, jeżeli chodzi o Milwaukee, ze względu na Janis.
To, co wszystko mówimy, też może być a propos nieszanowania kogoś. To jest trochę małym takim psztyczkiem chyba dla teoretycznie najlepszego zawodnika na wschodzie po odejściu LeBrona Jamesa, czyli pewnego Greka grającego w Milwaukee. I ten Grek grający w Milwaukee na takim wschodzie według nas nie daje żadnej pewności, żeby to Milwaukee było w top 3, top 4 może, top 5. Milwaukee Bucks, o których już tam częściowo wspomnieliśmy. Moim zdaniem to może być ciekawa ekipa w tym sezonie, bo w końcu będą mieli trenera, który spowoduje, że ta drużyna może też po ofensywnej stronie boiska wyglądać ładnie dla oka. W nowej hali, choć nie wiem, czy to cokolwiek zmieni, więc chyba raz widziałem, to aż takiego wielkiego super wrażenia na mnie nie zrobiło, ale to jest tylko League Pass. Ciepają 43 na mecz w preseason. To jest w ogóle, nie wiem o ile więcej, chyba zdyszka więcej, albo jeszcze więcej niż rzucali. No i co może według was Janis zrobić w tym sezonie, bo on ma taką małpę dosyć dużą na plecach, na ramieniu, czy jakkolwiek to się mówi w tym roku, Krzysiek chyba. I małpę czy, na plecach? Małpę, czy coś takiego. Co to znaczy mówić? Mieć małpę na plecach? Właśnie. Czy tak na ramieniu, czy tak mi się wydaje? No generalnie jest człowiekiem, od którego będzie się oczekiwać czegoś bardzo, bardzo, bardzo dużego. Chyba okay. W tym roku. Okej. Okay. I czy ty widzisz, żeby on zrobił coś, na przykład ala, nie wiem, MVP season, czy coś takiego, żeby to Milwaukee weszło wyżej? Bo teoretycznie tego się od niego oczekuje chyba. No, wydaje mi się, że Janis jest takim dość logicznym kandydatem do MVP w tym sezonie, obok Antoniego Davisa, o którym tam porozmawiamy jutro. No, o każdym zawodniku mówi się, że przez wakacje poprawił swój rzut, ale podobno Janis rzeczywiście pracował ciężko nad trójką i każdy praktycznie kolega z jego zespołu twierdzi, że będzie siepał rzut z dystansu za rzutem z dystansu. Według mnie fajnym wzmocnieniem może być Brook Lopez, który został podpisany za jakieś śmieszne pieniądze, biorąc pod uwagę kontrakty, które w lidze podpisuje się w ciągu ostatnich lat. Milwaukee na pewno są drużyną na pozycję 4-5, ale jeśli Janis zagra na poziomie MVP, to może zagrożą Sixers na to trzecie miejsce, ale wydaje mi się, że tak jak Łukasz powiedział wcześniej, oni będą najgroźniejsi w playoffach, gdy ta koszykówka trochę zwolni, będzie trochę bardziej skupiona na taktyce i wtedy Mike Budenholzer pokaże, że był prawdziwą, tą największą wartością dodaną do tej ekipy w wakacje, bo no to jest czas trochę dla Milwaukee, w którym muszą pokazać, że ten rozwój idzie w dobrym kierunku. Bo Janis, nie wiem, ile ma jeszcze kontraktu? Chyba ze dwa lata. Dwa albo trzy. Ale on już coś tam przebąkiwał, że jak nie będzie wzmocnień, to on wcale nie będzie myślał o supermacie. Tak, on już rok temu chyba wyciekły nam jakieś komentarze, że w którymś wywiadzie, który dawał dla europejskich dziennikarzy, że bardziej zależy mu na wygrywaniu niż na pieniądzach. No i jeśli Milwaukee chcą spełnić te jego oczekiwania, no to muszą w końcu coś pokazać. Nie wiem, no, na razie typuję ich do drugiej rundy playoffów. Wydaje mi się, że mają za mało, żeby osiągnąć coś więcej, ale na pewno jest to drużyna, która może zaskoczyć. Ma top 5, może nawet gracza w NBA. I jeśli on to udowodni, to na pewno mogą być jedną z lepszych historii tego sezonu. Szczególnie, że na wschodzie dużej konkurencji nie mają. A tu jeszcze odnośnie Janisa, jego kontraktu, to rzeczywiście 3 lata mu zostały, tylko że to, co mi się strasznie nie podobało, jak Milwaukee oferowało ten kontrakt, to że dali mu w sumie 4 lata, a nie 5. Nie te maksymalne 5 lat. I a to nie było tak, potem, że on nie chciał 5 lat? Mi się wydaje, że tam dedykowany zawodnik jeden, i oni sobie zostawili chyba miejsce, bo... Właśnie, obawiam się, czy oni tego nie zrobili przypadkiem jeszcze wtedy, gdy Jabari Parker miał być. Tak. Tym dedykowanym graczem. No cóż, za jego nie ma. Ale potem to może się odbić, jak Janis wejdzie w wolną agenturę w 2021. Nie, no, szczerze mówiąc, dla mnie, jeżeli Janis nie będzie miał sezonu typu MVP i Milwaukee nie będzie w top 4, to będzie rozczarowanie. Patrząc na z perspektywy, nie jestem fanem Milwaukee, ale patrząc z perspektywy fana Milwaukee,
i człowieka, nie wiem, z managementu w Jednego z Milwaukee, czterech. jak jednego z czterech, przy takiej drużynie, przy nowym trenerze, przy nowej hali, co też ma znaczenie dla ściągania pieniądza, na taki rynek, który nie jest na najwspanialszy w Stanach, to będzie miało kluczowe znaczenie. Janis jest teoretycznie najlepszym zawodnikiem na wschodzie, więc będzie musiał z tym ciężarem jakoś się uporać i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chłopaki, jeszcze taka jedna drużyna z tego drugiego poziomu, tak mi się wydaje, Miami Heat, o której nic nie mówiliśmy i o której nie mówimy, może też z tego powodu, że nie wiadomo, jak Łukasz Heat będą wyglądać tak naprawdę. Jak na razie wyglądają tak, jak wyglądają. Nie ma tam Jimmy'ego Butlera. I to jest cały czas drużyna na ósemkę, chyba bezproblemowo, tak? Ale czegoś szczególnego chyba nie da się o nich powiedzieć, bo tak naprawdę nic wielkiego tam się do tej pory nie wydarzyło. Więc chyba tak sobie ich pominiemy i wrócimy do nich chyba ewentualnie wtedy, kiedy będzie tam Jimmy Butler, bo teraz nie ma co gdybać, bo chyba możemy zgodzić się wszyscy, że Jimmy by tam pasował po prostu chyba kulturą i tak dalej i raczej by to wszystko współgrało. A co powiecie o pewnej drużynie ze stanu Michigan, Detroit Pistons? Czy to będzie, Piotrek, drużyna, która w tym roku zrobi coś więcej ze zdrowym, może zdrowym Andre Blake'iem i Reggie Jacksonem, bez Stana Van Gandiego? Czy on właśnie powiem ci, tak jak czuwiał. Z coachem roku, za sterami, za ząb powiem ci właśnie. Tak. Jeszcze zanim zaczęliśmy, powiedziałeś, że będziemy mieli wytypować jakąś swoją ósemkę, to tak na szybko wypisałem i mam ich na szóstym miejscu, powiem ci nawet. Nawet ale warunek jest taki. Wszyscy są zdrowi, więc marne są na to szanse. Jeżeli są zdrowi, to dla mnie to jest drużyna na miejsce w playoffach, na miejsce szóste nawet. No bo mają, tak, no mam nadzieję, że ten Kennard się rozwinie, że gdzieś tam Andre Drummond rzuca trójki. Nie wiem, czy widzieliście już. Głośno tym było i rzeczywiście rzuca te trójki. Na razie ma 0 na 6. Ale to preseason. Więc zaraz zacznie trafiać pewnie. Natomiast dla mnie to jest drużyna, która może zrobić krok do przodu. I tutaj myślę, że Dwayne Casey jest tego gwarantem. Powtórzę. Pod warunkiem, że są zdrowi. Bo bez tego to oni tam nic nie ugrają. Jeżeli będą wszyscy zdrowi przez cały sezon, to może coś z tego być, ale to tylko i wyłącznie wtedy. Chociaż tak naprawdę to ósmego miejsca może wystarczyć, nie wiem, w tym sezonie 35 zwycięstw, 37. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak się skończyło. To jest w ogóle drużyna, zobaczymy, jak Casey sobie poradzi, bo teoretycznie ta ofensywa będzie no inna niż w Toronto, gdzie nacisk będzie na dwóch graczy, którzy potrafią rozegrać piłkę, a są wysokimi, czyli Andre Drummond i Blake Griffin. I to od nich będzie dużo zależało. Dla mnie problem jest w tym, że nie za bardzo wierzę w Reggie'ego Jacksona. Zresztą nie wiem, czy to jest łatwe, żeby wierzyć w Reggie'ego Jacksona, ale ja ich mam jako czarnego konia. W ósemce jeżeli właśnie będą zdrowi, jeżeli się nie będą sypali jeden za drugim, bo Blake nie zagrał 82 meczów, to właściwie można ze 100% pewnością powiedzieć. I raczej też nie. No, że 52 mecze w 16-17, a w sezonie poprzednim 45 meczów zagrał Reggie Jackson, więc tutaj też jest spory znak zapytania. No to mniej więcej jego sezony wyglądają i frekwencja tak jak w hali Detroit, tak? Połowę jest, połowę nie ma. Tak. No to te dwa sezony, bo wszystkie poprzednie raczej grał. Jako debiutant zagrał tylko 45, ale to raczej dlatego, że się nie mieścił, a tak to zawsze od 70. No, to może jakieś problemy się zaczęły teraz już takie. Ale nie wiem, mam nadzieję, że będzie zdrowy. Ale... Artretyzm. No, i o ilu drużynach? Już powiedzieliśmy o kilku drużynach i tak naprawdę w tym momencie schodzimy już taką trochę może nie otchłań jeszcze, bo jeszcze mamy na przykład taką drużynę jak Charlotte Hornets i taką jeszcze Washington Wizards. Washington, no tak. I ja mam takie zdanie, że niestety wejdą niestety muszą wejść do playoffów z takim podkreśleniem na niestety i muszą. Bo czy ktoś z was chce Washington Wizards w playoffach? Mi się wydaje, że nawet John Wall nie chce Wizards w playoffach. Teraz pod uwagę, jak on wygląda w ciągu ostatnimi miesiącami.
Ja mam wrażenie, że on chce się upodobnić do Carmelo. Zchodzi teraz już w opasce, tak jak Carmelo na początku kariery. Zapuścił sobie te cornrowsy, czy jak to się tam nazywa. Dzisiaj widziałem tam, jak grali z Knicksami po celnej trójce, zrobił dokładnie taki sam ruch palcami do głowy, jak robi Melo, więc kto wie, może został zarażony tą chorobą. To chyba nie byłby dobry znak dla Washington Wizards, ale... Myślę, że dla Washington Wizards złe znaki pojawiły się już dawno temu, w momencie, kiedy Ernie Grunfeld został zatrudniony jako GM. Ale mają Dwighta. Właśnie nie mają, bo ma problemy z plecami. No to chyba dobra wiadomość. No, no w sumie. Chociaż może się szlajać gdzieś tam w halach klubowych i tak dalej, chciać jakiś ferment. Nie wiem, że jakoś tak Dwight, pomimo że miał dobry sezon ostatnio, statystycznie bynajmniej, to i tak wszyscy się chcieli go pozbyć i chyba tutaj będzie tak samo i niestety, ale w tej ósemce prawdopodobnie mając Billa i mając Walla, nawet nie lubiących się, mając Otto Portera, że mając Scotta Brooksa, ale nawet mając Scotta Brooksa za sterami, to i tak ta drużyna do playoffów niestety wejdzie i ta pusta hala w playoffach też będzie musiała być przez nas oglądania w meczu numer 3 i 4. Co najmniej. Chyba. Tak się wydaje. Ale jak już Washington Wizards, to potem jest ta odchłań. Potem mamy Cleveland na przykład. Mamy Brooklyn Nets, którzy, Piotrek, mogą być ciekawi i w takim wschodzie Brooklyn Nets, mówienie o Brooklyn Nets w granicach playoffów chyba nie jest idiotyzmem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja ich mam. Ty masz wśród trzech kandydatów na ósme miejsce, tak. Mam Brooklyn, mam Cavaliers i mam Wizards. Jako trzech kandydatów do ósmego miejsca na wschodzie. A ty, Łukasz, więc... też ich widzisz? Brooklyn Nets? W playoffach? Nie. Znaczy mam ich w tym powiedzmy takim przedziale drużyny między 8 a 11 miejscem, ale ostatecznie bym ich się wstawił do playoffów. Ale jeżeli chodzi o oglądanie na League Passie, to chyba wyżej niż Wizard, czy nie na przykład, niż coś, to ja coś na pewno, Wizard, jeżeli Charlotte, chodzi o... Czy... Znaczy, Nets grają powiedzmy taką koszykówkę, która jest szybka, dużo jest trójek, sporo się dzieje, też powiedzmy D'Angelo Russell to taki zawodnik, którego, na którym można zawiesić oko, Jared Allen też powinien zrobić tutaj jakiś postęp, lubię Spencera Dinwiddiego, jeżeli chodzi o jego grę, więc no... To powinna być taka dobra koszykówka, tylko że no, z gorszymi wykonawcami, ale na pewno do oglądania. Oni mieli szóste tempo gry w poprzednim sezonie, więc grali naprawdę bardzo szybko. Ale dla mnie tam jest jeden faworyt, mój Caris LeVert. Strasznie lubię tego gościa. Ja mam nadzieję, że Spencer Dinwiddie będzie grał więcej niż D'Angelo Russell. Bo w zeszłym sezonie bywało różnie, Russell był odsuwany, potem wracał, wygrał jeden mecz spektakularnie, przegrał cztery i to tak mniej więcej z D'Angelo Russella wyglądało, pomimo że czasami wygląda bardzo fajnie. No bo na Brooklyn Nets warto oglądać, bo mają chyba jeden z najlepszych teamów komentatorskich, przynajmniej fajnie się ogląda te relacje, szkoda, że zespół jeszcze nie jest na tym poziomie. Ale mają pik właśnie. mają pik, więc mają po co tankować. To jest też problem. Sean Marks sika z radości co noc. W końcu. Po tej I kurwa zrobił playoff. I 20 pik. I po co im to było? Charlotte Hornets, cokolwiek o nich. Kemba Walker, Piotrek albo Krzysiek zostanie do końca sezonu, czy nie zostanie, czy to jest ekscytująca historia związana z Bass City w tym roku, czy innej nie ma właściwie. Hornets. Są inne. Są ja inne. Mam dwie nawet. Hornets to taka dziwna drużyna, w której wszystko będzie zależało od graczy, dwóch graczy i tymi graczami jest chyba Cody Zeller i Jeremy Lamb. Więc... Batum. Tak, dla mnie to Batum to jest tutaj klucz. Jeżeli on wróci na taki poziom, jak był chyba 2 czy 3 sezony temu, co byli w playoffach, no to wtedy oni mogą coś zagrać. Bo mam wrażenie, że to on jest tym zapalnikiem. Oczywiście zdrowie Zellera, tak, bo on musi grać po prostu dużo meczów. Walker zagra swoje, pozostali zagrają swoje. Myślę, że tutaj Batum jest kluczem do tego, żeby oni powalczyli o playoffy. Natomiast dla mnie dwie historie, dwóch graczy, których ja będę chciał oglądać, to Miles Bridges i Malik Monk. Bo naprawdę fajnie obaj wyglądają w preseason i chciałbym, żeby te minuty z preseason otrzymali w sezonie zasadniczym. Czyli Charlotte to jest chyba kolejna drużyna, która będzie się biła o to, żeby odpaść w pierwszej rundzie playoffów, ewentualnie z tymi topowymi dwoma, myślę, bo miejsce 7-8 to jest chyba max, czego można oczekiwać, chociaż w NBA nigdy nie wiadomo.
I co? I przeleciliśmy przez wszystkie chyba ekipy. Jeszcze Chicago. Chicago. Chicago, właśnie. Żeśmy ich nie wykluczyli podstępnie. No, Chicago, nie wiem, kto chce pierwszy powiedzieć coś o Chicago Bulls o tym sezonie i czego mogą właściwie oczekiwać. Czego fani oglądający Bulls na League Passie albo na streamach mogą oczekiwać każdej nocy o 2:30 oprócz komentarzy Stacey'ego Kinga i właśnie. Co to będzie ze sezon Bulls, Łukasz, w tym roku? Czy podpisanie młodych, fantastycznie ofensywnych graczy może coś pozytywnego dać tej drużynie w tym roku? Albo w ogóle, czy może dać coś... Powiem tak, no mi się wydaje, że to będzie podobny sezon do poprzedniego, z tym, że no tutaj też doszedł Wendell Carter, więc powiedzmy to połączenie jego z Lauri Markkanenem, który niestety się kontuzjował, powinno, może nie na początku, ale już później w środku sezonu, powinno się ich przyjemnie oglądać, przynajmniej przez jakiś czas. Do tego Zach LaVine, dla którego ten sezon powiedzmy będzie takim testem. No bo przynajmniej pierwszy sezon, dla którego to będzie taki test. Jeżeli chodzi o sprawdzenie właśnie, no na ile będzie w stanie podołać temu kontraktowi, który otrzymał. Chris Dunn, dalszy jego rozwój, Jabari Parker, który przez jakiś czas może grać poza swoją pozycją. Ale to, wydaje mi się, że te Bulls będą do oglądania, tylko że koniec końców no to będzie drużyna powiedzmy podobna jak w zeszłym sezonie. Będzie ich stać na jakiś run, jeżeli chodzi o kilka takich powiedzmy lepszych meczów, ale potem jednak konieczna będzie walka o ten pick. To w zeszłym roku chyba mieli taką serię 6 zwycięstw, czy 7 nawet? Coś zahaczyli o 8? No, coś takiego było. No, Kola Mirotić wrócił. Ofensywnego talentu to oni trochę mają, tylko że myślę, że pewne drużyny mogą bić swoje rekordy grając przeciwko LaVine'owi, przeciwko Parkerowi w jednej Portisowi. Piątce. Portisowi. Więc... Nienawidzę po prostu gościa. Ja też za to sam robię. Mam takiego zawodnika u siebie w amatorskiej lidze, który po prostu jest niezły w ataku, ale w obronie to jest po prostu takie dno jak Bobby Portis. Ja nie wiem, czy pewnie nie oglądaliście, bo Chicago niewiele osób chce oglądać w trakcie preseason. Natomiast widziałem jeden czy dwa mecze, gdzie po prostu Robin Lopez, to mam wrażenie, że zacznie wyrywać sobie szybko włosy z tej swojej czupryny, bo chyba ze 4 czy 5 razy widziałem, jak po prostu darł się na Portisa, że ten najzwyczajniej w świecie nie poszedł do pomocy. Nie zrobił tego jednego czy dwóch kroków, żeby znaleźć się na środku boiska i przeszkodzić gościowi, który wjeżdżał pod kosz drugiej strony. I Portis takich rzeczy, mam wrażenie, po prostu nie wie, nie umie, nie chce przyswoić. Nie wiem, ale jest to bardzo irytujące i jego najbardziej nie ma. Pytanie jest, czy te rzeczy wie Fred Hojbjerg. No też można Fred Hojbjerg to wie, bo już nawet u Parkera zauważyłem takie zachowania, że on był w stanie się poprzesuwać nieźle w defensywie. Mam wrażenie, że to Portis po prostu jest taki ułomny pod tym kątem. Portis. A czy ten kolega ma takie same łokcie jak Bobby Portis? Nie. Ale nie słucha nas, także jestem spokojny. Tak, że. Po drugie, tutaj nie mówimy imienia i nazwiska, RODO. Wszystko jest w najlepszym porządku. Właśnie, nie podpisaliśmy żadnych klauzul, a ty już imienia i nazwiska nas na początku. No wiesz co? Tragedia. Tragedia. Prawnik jeszcze. Ja nie będę dyplomatycznie mówił, że mam narodowy... No właśnie. To takie niekoszykarskie tematy. Mamy właściwie o wszystkich drużynach trochę powiedzieliśmy. Tak na koniec, jeżeli da się radę, jakieś swoje takie... Może być z dupy, ale jakieś takie odważne przewidywanie co do konferencji wschodniej, co do zawodnika, co do drużyny. Wiecie, że jeszcze w ogóle nie powiedzieliśmy praktycznie nic o Boston Celtics. Poza tym, że są bardzo dobrzy, to powiedzieliśmy. Poza tym, że będą pierwsi. No chyba nie było o tym mówione, że będą pierwsi? No właśnie tak gdzieś tam umknęło. Ale nie, właśnie nie. Jeszcze jakoś tak nam to gdzieś przeleciało. Będą pierwsi. No będą. Pewnie będą. Nie, jedyne, co było powiedziane, to że jak ktoś będzie pyszczył, to DNH go wymieni. Terry? Nie. Właśnie wydaje mi się, że Terry nie. Najprędzej
spodziewałbym się, że najprędzej będzie niezadowolony z czegoś Kyrie Irving, bo to taka mam wrażenie primadonna trochę. Kyrie zadeklarował podpisanie kontraktu ostatnio. Tak, ten. Chociaż to jest wszystko słownie, a to różne w nowej historii NBA różnie bywało. Ale chyba to powiedzieliśmy, że będą pierwsi, byle byliby zdrowi, byle nie było jakiejś powtórki z horroru z pierwszej nocy z zeszłego roku, bo nie chcemy tego oglądać. O 2:55 we wtorek za tydzień, więc miejmy nadzieję, że czegoś takiego nie będzie. Ale dobra, ale skoro o Bostonie, to jeszcze jedna rzecz. Ze wschodu to jest chyba, czy uważacie, że to jest jedyna drużyna, która może zagrozić drużynie, która wygra zachód, tak powiem dyplomatycznie, żeby nie było, że mówię, kto wygra zachód, czy którakolwiek inna z drużyn jest w stanie coś tutaj zdziałać, Łukasz? Czy to tylko Boston Celtics i czy to już w tym sezonie? Czy to jest ten rok, czy to jest ta drużyna w tym momencie swojego rozwoju? Znaczy, powiem tak, nie jestem specjalnie przekonany, żeby Boston nawet był w stanie zagrozić, powiedzmy, Warriors. Natomiast, jeżeli już któraś drużyna awansowałaby do tych finałów, no to wydaje mi się, że zarówno Boston, Toronto, jak i Philadelphia byłyby w stanie, w sensie, nie wiem, co masz w ogóle na myśli, czy chodzi tutaj o jeden mecz wygrany w takiej serii. Nie, chodzi mi o serii, realne przedłużenie serii do 6-7 meczów w finałach. Nie wskazuje na to. Nie, to żadna z tych drużyn. Natomiast jeżeli... Znaczy... Nie, to żadna z tych drużyn. Próbował. Staram się. Chciałbym się przekonać. Ten jeden mecz. Nie, tak. Mogę. Ale... Czyli Łukasz, to było mówienie, kto jest w stanie wygrać jeden mecz w finałach. Tylko do tego się sprowadziło. Jeden mecz. Okej. Nie wydaje mi się, żeby między Bostonem a Filadelfią i Toronto była aż taka różnica. To jest cały czas dla mnie przynajmniej ta sama półka, jeżeli chodzi o tę trójkę. Szczególnie w playoffach, kiedy i tak grasz zawężoną rotacją i ten 9., 10. zawodnik nie ma takiego znaczenia jak w sezonie zasadniczym. Teraz a dwa też, no nikt nie każe w październiku mieć gotowych składów na kwiecień. Tak jest. No, tego się nie przewidzi. Chociaż nie, ja bym Boston wyżej troszeczkę postawił niż Toronto, i niż Filadelfię. Znaczy ja powiem tak, mi się wydaje, że Boston ma największe szanse przeciwstawić się, nie przepraszam, Boston ma największe szanse wygrać wschód, ale największe szanse przeciwstawienia się Warriors daje Filadelfii. Nieprzewidywalność, multipozycyjność, fizyczność, wzrost. Tak, to Maciek Kwiatkowski też właśnie z szóstego gracza. To się, oni grają taki big ball, small ball. W sensie grają po obwodzie, ale dużymi ludźmi. I to jest to, czym oni mogliby pokonać właśnie Warriors. No bo mają odpowiedź praktycznie na każdego zawodnika z pierwszej piątki. Swoją pierwszą piątką, tak? Teoretycznie najgorszy wydaje się Saric w obronie, bo Fultz wydaje mi się byłby w stanie biegać po wszystkich zasłonach, czy to za Karym, czy to za Thompsonem. Więc tutaj Saric ewentualnie byłby największym problemem. Saric zrobił problemy Greenowi kontuzjowanemu na zbiórkach. Mi się da, że Green w tym roku się rozsypie. Ale takie moje przewidywanie. Sixers w zeszłym sezonie mieli taki mecz w sezonie regularnym z Warriors, kiedy do przerwy wydawało się, że zrobią blowout na nich, a potem Warriors w trzeciej kwarcie zrobili jakiś niesamowity run. I oni zrobili blowout na Sixers, ale powiedzmy, jeżeli chodzi o tę jedną połowę, to pokazali Sixers, dlaczego będą tak niebezpieczni. No właśnie, ja o tym właśnie mówię, bo pamiętajmy też, Sixers są o rok starsi, o rok mądrzejsi. Oni pierwszy raz weszli dopiero do playoffów. Przypomnijcie sobie, gdzie byli Warriors, jak pierwszy raz po tylu latach weszli do playoffów. Oni tam pokonali chyba w pierwszej rundzie Denver, i w drugiej odpadli z San Antonio dosyć gładko, więc to jakaś tam analogia może być, więc kto wie, ja bym bardzo chciał, żeby to Sixers byli, bo po prostu ich najbardziej z tej trójki lubię. Wystarczy o Bostonie? Już jest spełnione? Tak, że było Krzysiek, zadowolony. Tak, Krzysiek, tak, jest? Celtics. Myślę, że fani Celtics będą zadowoleni. Tak, ja mam. Czy jutro też możemy poprosić o pytanie na początku, kogo można wykluczyć?
Bo ja bym chciał powiedzieć takiego pana, który ma trzy litery J w swoim imieniu, nazwisku. I... To będzie święte klastwa, jak możesz. Tylko nie wiem, czy to się nie skończy tym, że Krzysiek się rozłączy. Czy jest jeszcze ktoś inny niż ten pan z trzema J w NBA? Tak, żeby o kogoś innego mogło chodzić? Czy James Johnson jest juniorem jakimś, albo coś takiego na przykład? Joe Johnson nie jest juniorem? Justin Jackson może? Może. Nie wiem. Nie, no, jutro będzie o tej drużynie, przecież Krzysiek, ty jutro będziesz przekonywał, dlaczego oni będą w top 5, nie? W top 5 czy w top 4? Może w top 1. Okej. Dobra, czy chcecie jeszcze te ósemki takie na koniec wschodu, tak już na koniec ustalić, czy zamykamy, bo myślę, że pewne drużyny są tutaj na 100%, tak? To kwestia chyba tej dolnej czwórki tak naprawdę do ustalenia, które w waszych przewidywaniach, które potem możemy gdzieś porównać na koniec sezonu, żeby potem się pośmiać, że to byliśmy inteligentni, jak sprytnie to przewidzieliśmy podczas gdy Atlanta Hawks weszła z 5 seedu do playoffów. Piotrek, ty masz kartkę, chyba, tak? Ty masz kartkę, tak. Więc możesz czytać z kartki. Boston, Philadelphia, Toronto, Milwaukee, Indiana, Detroit, Miami i Brooklyn Nets. Proszę bardzo. Krzysiek, nie masz kartki? Musisz nie mam kartki, ale to żeby było ciekawiej, to ja dam... Memphis? Toronto? Powinni grać na wschodzie. Powinni Zaszko grać na wschodzie. Jaren Jackson Jr. na drugim? Tak. Nie, no na pierwszym Toronto, na drugim Celtics, na trzecim Philadelphia, na czwartym Milwaukee, na piątym Indiana, na szóstym... A dajmy Wizards, na siódmym Miami i na ósmym... No dajmy Detroit. Łukasz, może... Ty tam masz Atlanty, nie masz Atlanty. Nie mam. Na Atlanty mam na końcu. Boston, Toronto, Philadelphia, dalej Milwaukee, Indiana. Tutaj się zaczynają schody, ale niech będzie Miami, Waszyngton, no i Detroit. Zastanawiałem się do samego końca, czy nie wrzucić Cleveland na 8 miejscu, ale nie. No to u mnie będzie bardzo, bardzo podobnie. Na pierwszym miejscu Boston, na drugim Toronto, na trzecim Philadelphia, na czwartym Milwaukee, na piątym Indiana, na szóstym Detroit, na siódmym Heat i na ósmym Wizards. Tak, kogoś pominąłem? Chyba nie pominąłem. Tak mi się wydaje. To tyle, jeżeli chodzi o wschód. Jutro konferencja zachodnia, jutro Jaren, ale nie tylko. Więc zapraszamy jutro, nagrywamy wieczorem, więc prawdopodobnie dostaniecie ten odcinek we czwartek. Tak, w czwartek. No co, to do usłyszenia wtedy, a dzisiaj byli z wami. Piotrek Zarychta. Krzysiek U. Łukasz Woźny. I Karol M. Do usłyszenia. Cześć.